Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 94. odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. No cóż, muszę sobie skiknąć na tego skokmoka tutaj obecnego i polecieć z nim do jaskini, w której jest portal do Sovngardu, w którym to mogę odnaleźć Alduina. Saraof, zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? O, już czas. Zabierz mnie do Skuldafn. Zokbrytów, ostrzegam, że gdy zasmakujesz lotu wśród chmur Kaizaal, jeszcze bardziej pozazdrościsz dowom. Amatyf, Mubo, Kotyn, Stins. Wow. Irelit to skomentowała razem z Jarlem Bardrufem. Okej. Dalej cię już nie zabiorę. Cliffoth Achrim. Będę wyczekiwał twego powrotu albo powrotu Alduina. Okej. A gdzie ty się ukryjesz, kochanieńki? Tam żeś sobie gdzieś poleciał. No dobra. No to cóż, ja tutaj gdzieś muszę pobiec. Oho. Już widzę pierwszych wrogów. Znaczy właściwie... O, wow. No i jesteś już mój. Landuj tutaj. Tam żeś usiadł, chłopie. Weź. Nie mogłeś gdzieś bliżej. Koleś, chodź na tutaj. Dawaj go. Sam gamerzy. No i padła sztuka. O, a co to? Drał, grupiór. Chciałeś mnie wykończyć, co? Kolejny drał, grupiór. Chłonięte smoczą duszę. Okej. Który dziś szyje do mnie strzałami. Dobra. Stalowy wielki miecz, to mnie nie interesuje. Szmocze, kości, to mógłbym pobrać, ale nie mam miejsca, żeby to nosić. Natomiast draugry mają interesujące mnie rzeczy. Jeszcze się rozejrzę po nieboskłonie, czy mnie kolejny smok nie będzie atakował. Co się w ogóle dzieje? Jest kolejny draugr, który... No i zginął. Okidoki. Czy tutaj gdzieś jest kolejny? A jest! Tutaj sobie szyję. Ze strzału. Wy smoków broni się draugry wstrętne? No właśnie. Draugry bronią smoków. Ładne rzeczy. Okej, no to cóż, ja dalej podążam szukać portalu. Może sobie naładuję jeszcze miecz. Zgubę smoków oczywiście doładujemy. Ach.
Okej, pomniejszym klejnotem duszy. No i dobra, tyle chyba wystarczy. Tutaj tymi schodami muszę się gdzieś dostać. Oho, kolejni wrogowie. Draugr Ubiór na mnie tu czeka. No i zginął, marnie. A ja mu zabiorę złoto, bo nic więcej mnie tu interesować nie będzie. O kurczę, kolejne smoczysko. Chodź tu, smoku, dam ci soku. No skoro zguba smoka, szybko sobie poradziła zguba smoków z tym smoczyskiem. Kolejna smocza dusza wchłonięta. Dobra, bo magia i krzyki. Eteryczność, nieugięta siła. Jest smokogrzmot na podorędziu. Ja oczywiście. O nie. Tu mógłbym to oczywiście spenetrować wszystko, ale droga prowadzi mnie tu, tędy, przez te schody olbrzymie. Jest Draugr, który wada krzykami. Ale tędy niestety nigdzie nie pójdę. Usroda. Widzą. Awansowałem na kolejny poziom dzięki tej walce. To co, że zabiję sobie tamtego Draugra, który do mnie tutaj wzywał mnie od fusów. Ach, rozminęliśmy się. Dobra. Aj, tamtych chyba tam zapomniałem. No dobrze, podsunął mnie. Ty, specjalista od krzyczenia, Fuzroda. Jak tu się do ciebie dobrać? Tędy może? No jasne, że tędy. Ty tak krzyczysz? Zginął marnie, Draugr Mściciel. Gdzie jest Draugr szyjący do mnie strzałami? Ach, już go tu widzę. Fuzroda! No i poszedł w piach.
Ale słabo był bogaty. Uleczę się oczywiście. Gdzieś jeszcze słyszę, że któryś to mnie szyje strzałami. Już go widzę. Zaraz go dopadnę. Potężny ten kompleks, naprawdę. Oj! No i zginął marnie. Są tu kolejni, którzy mnie atakują. Złoto i strzała, nic więcej mnie nie interesuje. Kolejne draugry gdzieś tu powinny mnie atakować. No, chwała uderzeniowa przeszła, dobrze. Sieknął mnie. Tym razem nie trafił mnie tą falą. Dobra, zginął. Gdzie są te kolejne draugry, które tutaj mam zaznaczone na... No cóż, czas chyba przejść tym przejściem. Zaraz to nie tu. Tylko tu jest wielka brama i wnętrze świątyni Skuldafn. Wchodzimy pewnie. Ach, ja miałem jeszcze awansować siebie. Jak to wygląda? Na razie nikt mnie nie widzi, więc może się awansuję po prostu. W kondycję. Dobra. No i cóż, którą tutaj umiejętność, a właściwie cechę rozwinąć? Co ja mogę z ciężkiego pancerza? To wymaga 80. Ja mam ciężki pancerz na poziomie 73. Mocna głowa. No cóż, to może... Blokowanie, broń dwuręczna, blącz 80. Szarża krytyczna, łamignat. Tutaj wymagany jest 80 poziom. Ciężki pancerz. Jeszcze raz wracam tu. 80 żelazny. Mocna głowa. No cóż, chyba nie mam specjalnie wyjścia. Po prostu zainwestuję w mocną głowę. Tą cechę rozwinę. Okej. Okay. Spoko. Na wszelki wypadek szybki sejwik. Mm-hmm.
rozejrzę się tutaj. Tutaj jakąś miksturkę już widzę. Mocna trucizna siałą. Narzędzia do balsamowania. To mnie interesować nie będzie, ale już widzę Draugra, który mnie tu za moment zaatakuje. Okej. Okay. Witam pana Draugras. Syp się, gościu. Ty też się syp. O, jest i trzeci, który zaraz się również rozsypie. I panowie, niestety będziecie musieli oddać mi swoje złoto. Gdzieś będę musiał się udać na handel. Wielka robota, robota. A żadnych zysków z tej roboty, oprócz nagród oczywiście standardowych. Ale przydało się co nieco posprzedawać. A nie tylko praca, 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 praca. Fakt faktem, nie mogę narzekać. Zyski z tej pracy są niemałe, bo trochę złota zawsze się przynosi. Oby się zdobywa. Oho, drał gry. Ten jest ciężkim przeciwnikiem, nie powiem. Ale padł. O, witam, kolejny drał gry. Niespokojny drał gry. Wow. Okej. Został przebit. No myślę, że je ograbiłem wystarczająco. Dobrze, no i cóż, mamy tu kolejną zagadkę do rozwiązania. Raz, dwa. To cóż, ja muszę tu ustawić. Tutaj węża. Tutaj rybę. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak będę eksperymentował. Tu jest jakaś skuzawka. Nie widzę żadnej wskazóweczki. O, momencik, momencik. Muszę ustawić tutaj wąż. No spróbujmy na przykład to ustawić w ten sposób. Ptaka. Zapiszę się oczywiście, zanim zostanę zgładzony przez jakąś pułapkę. O, no i chyba słuszna koncepcja. Czyli pamiętajcie, ustawiamy tutaj przodem do tego znaku na kamieniu znak ryby. Tu z kolei na tym kamieniu ustalamy znak węża przodem do tego znaku. Natomiast tutaj chcąc w przejście prawe oznaczone ptakiem, ustawiamy na wprost ptaka. A pewnie gdybym ustawił węża, co też niezwłocznie uczynię, to również otworzę to wejście. Okej. A, pusta. Tutaj jakieś skrajcowane schody. To
to też nie jest pełne w żaden sposób. A spróbuję tamtym wyjściem, może jakoś tak korzystniej dla mojego znacznika na... No cóż, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie tej części. Czyli nie mam wyjścia, muszę iść przez węża. Okej, póki bezpiecznie, zapiszę się. Oho, chyba drało gry obudziłem. Się mi tak wydaje. Och, to będziesz mnie tu pociskami lodowymi traktował. Słabniesz, chłopie, dobijecie. To był cios krytyczny, na tobie przetrenowany. Ale słyszę, że kolejne drało gry się zaktywizowały. Ten susal. No i padło drogrzysko. Ok, witam. Ja ci się pośmieję. Drog. Opłacało się go przeszukać. Przeszukam również urnę pogrzebową. Oczywiście, że rubin zabiorę. Złoto. No fajnie. Tam jest z kolei jakiś kuferek do przeszukania. Oczywiście. Świetnie. Jeszcze góra do przeszukania została. Czy tutaj było coś ciekawego? No, wygląda chyba na to, że niestety, ale nic. Okej, to można powiedzieć, że rozpocząłem eksplorację tego kompleksu. Tam dalej zapowiada mi się jadka z pająkami. Także może na razie zakończę na tym odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cześć, do usłyszenia w kolejnym i czołem.